W ostatnim czasie ubywa w Polsce drzew. Chcemy się temu przeciwstawić i pójść w drugą stronę, w przeciwną stronę niż idzie rząd, i te drzewa zacząć sadzić, żeby nadrobić to, co zostało przez te ostatnie tygodnie zbezczeszczone, bezpowrotnie utracone. Dzisiaj mamy swobodę w tym obszarze, każdy wie, na co mu się podoba. Uważam, że ta regulacja prawna dzisiaj obowiązująca jest nie do końca właściwa, nie do końca słuszna. I my właśnie w imię tego protestu przeciw tym regulacjom, które dzisiaj są ustanowione przez Prawo i Sprawiedliwość, chcemy na przekór nowe drzewa posadzić, aby nasze miasto było piękniejsze, aby tych drzew było coraz więcej i aby służyły przede wszystkim mieszkańcom. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w ramach akcji Drzewo Plus, nieco przekornej, ale pokazującej to, że drzewa należy sadzić w całej Polsce, organizują tego typu symboliczne sadzenia drzew. Ale zwracamy również uwagę na to, że nie byłoby tej całej hucpy z lasami, gdyby PiS szanował opozycję i zechciał wsłuchać się w głosy, które wyraźnie wybrzmiały, zanim uchwalono to złe prawo. To się w zawrotu kręci.